Dziękujemy panu za to, panie prezydencie. Ja panu za to osobiście dziękuję. A o wręczenie nagrody Człowiek Wolności prosimy redaktora naczelnego tygodnika w sieci pana Jacka Karnowskiego. Posłanki, posłowie, senatorowie już razem. Szanowni państwo redaktorzy, wszyscy dostojni goście. Bardzo wzruszająca dla mnie chwila. Nie tylko dlatego, że jest nagroda dla mnie ogromnie wartościowa. Nagroda, za którą jestem niebywale wdzięczny, bo to wielki zaszczyt dla mnie tą nagrodę otrzymać. Ale przede wszystkim także dlatego, że w moim przekonaniu jestem tylko depozytariuszem tej nagrody. To jest nagroda, której laureatami tak naprawdę w moim najgłębszym poczuciu są wszyscy ci Polacy, którzy poszli do wyborów w przekonaniu, że są ludźmi wolnymi i chcą tej wolności. I w związku z tym chcą dobrej zmiany. To nagroda, którą w sensie symbolicznym otrzymują także ci, których dzisiaj już z nami nie ma, których wspominaliście państwo przed chwilą w tych materiałach filmowych i wystąpieniach. Bardzo dla mnie wzruszających zresztą, bo bardzo niezwykle prawdziwych. Nie byłoby dla mnie dzisiejszego dnia, gdyby nie pan prezydent Lech Kaczyński, gdyby nie jego szkoła polityczna, gdyby też nie obserwacja tego, z jaką wiarą i oddaniem realizował to wszystko, co robił w najgłębszym przekonaniu, że robi to dla Polski i dla Polaków. Nie byłoby tego dnia, gdyby nie moi przyjaciele, Paweł Wypy, Władek Stasiak. I nie byłoby tego dnia, gdyby nie całe środowisko polityczne, w którym byłem i które zawsze mnie wspierało i z którym razem realizowałem przez lata tą walkę o lepszą Polskę. Nie byłoby tego dnia, gdyby nie decyzje, które były podejmowane, ryzykowne decyzje przecież wtedy przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie byłoby tego dnia, gdyby nie wszyscy ci, którzy byli ze mną w kampanii, odbyli ze mną tą wielką drogę i kierowali tą kampanią. Nie byłoby tego dnia, gdyby nie pani premier Beata Szydło, szefowa tej kampanii. Ale przede wszystkim, proszę państwa, nie byłoby tego dnia, gdyby nie chcieli tego Polacy. A Polacy powiedzieli tak. Powiedzieli tak, bo ja w trakcie tej kampanii zrozumiałem jedno. A mianowicie, że ogromnie wielu ludzi bardzo potrzebuje, żeby wreszcie zaczęto ich traktować podmiotowo. W naszym kraju, w Polsce. Żeby wreszcie poczuli, że są kimś, że władza o nich myśli. I że na nich właśnie ukierunkowane jest to działanie. Czyli krótko mówiąc, żeby mogli uwierzyć wreszcie w to, że ludzie, którzy są przy władzy,
Uważają to jako za służbę, a nie za należny im zaszczyt. I to słyszałem na każdym kroku. Oczywiście nie tak wprost, jak mówimy, ale we wszystkich tych głosach, które mówiły, proszę Pana, my chcemy, żeby nam przywrócono godność. Proszę Pana, my nie chcemy stąd wyjeżdżać, a musimy. Proszę Pana, my chcemy, żeby nasze dzieci mogły wrócić z zagranicy. Proszę Pana, my byśmy chcieli godnie żyć, my byśmy chcieli prowadzić nasz biznes, a musieliśmy go zlikwidować, bo nas zjadła konkurencja, najczęściej z zagranicy. My byśmy chcieli móc dojechać do naszej miejscowości, ale o nas nikt nie dba, bo my, proszę Pana, jesteśmy na głębokiej prowincji, a młodych to tutaj już dawno nie ma. Ci wszyscy ludzie mówili o wolności, bo podmiotowość to wolność. Czy możesz powiedzieć, że czujesz się prawdziwie wolny w swoim kraju, jeżeli warunki zmuszają cię do wyjazdu? Nie powiesz tego. Ten zrównoważony rozwój, o którym dzisiaj tutaj wspominam, to pan prezydent Lech Kaczyński. To on zawsze nam to tłumaczył, że zrównoważony rozwój ma dać właśnie wolność, realizację podstawowych praw konstytucyjnych. Prawa do swobody wyboru miejsca zamieszkania, prawa do swobody wyboru miejsca wykonywania zawodu, pracy. To są te niezwykle ważne elementy. Ja to zrozumiałem w trakcie kampanii, że tak ogromne jest pragnienie ludzi tego, żeby wreszcie Polska taka się stała i żeby Polska miała taką podmiotowo do nich podchodzącą władzę. Władzę, która rzeczywiście w swoich działaniach jest ukierunkowana na załatwienie ich spraw. I dlatego o tym mówiłem w kampanii, bo do mnie o tym mówiono. Ja po prostu słuchałem, co mówią do mnie ludzie, nie chowałem się przed nimi, nie uciekałem, nie spotykałem się w zamkniętych salach. Ja wychodziłem i mówiłem to, co widzę i to, co czuję. I wreszcie, proszę Państwa, jedna rzecz. Otóż ja jestem człowiekiem, dla którego zobowiązanie ma ogromne znaczenie, absolutnie podstawowe. Ja mam to głębokie poczucie, że stając do wyborów prezydenckich, a potem otrzymując ten wielki, największy w Polsce mandat, zaciągnąłem olbrzymie zobowiązanie zrealizowania tego, o czym mówiłem. Szanowni Państwo, ktoś powie... Ktoś powie, panie prezydencie, ale to rząd... Tak, oczywiście. Rząd ma dalece więcej kompetencji i ma dalece więcej instrumentów. Ale pamiętajcie Państwo, że prezydent także ma swoje możliwości działania. Ja mówiłem, powtarzałem, nigdy bym się nie zgodził na podpisanie ustaw, które są antyspołeczne. Nigdy bym się nie zgodził na podpisanie ustaw, które biją w podstawowe interesy obywateli. Ale też chciałbym, żeby takie ustawy były, które poprawiają los obywateli, które podnoszą poziom życia, bo tego ludzie w Polsce najbardziej potrzebują. Polacy czują się wewnętrznie wolni, ale chcą żyć normalnie w normalnym kraju i być traktowani podmiotowo, bo to jest właśnie normalny kraj. I ja marzę o takiej Polsce i wierzę w to, że ta Polska właśnie dzisiaj jest realizowana. Gdyby nie było prezydenta Rzeczypospolitej, który jest za tą dobrą zmianą, o której tutaj tyle razy mówiono, to dziś rząd nie dałby rady tego zrealizować, bo jak Państwo wiecie, prezydent pewne rzeczy może zablokować. I stałoby się tak zapewne. I to też był jeden z elementów, które mnie ogromnie w kampanii determinowały. Bo ja chciałem, żeby ta dobra zmiana nastąpiła, żeby te marzenia ludzi, te ich oczekiwania mogły być zrealizowane. Szanowni Państwo, głęboko wierzę w to, że one zostaną zrealizowane. Kiedy ktoś się mnie pyta, czego by Pan chciał najbardziej? Ja mówię, najbardziej bym chciał, żebym w trakcie tej prezydenckiej kadencji zaczął, czy brał udział w skutecznym procesie rozpoczęcia chociaż tej dobrej zmiany. Budowania silnej Polski, Polski, w której ludzie czują się bezpiecznie, Polski, w której ludzie czują, że godnie żyją, w której ludzie czują, że słucha ich władza, w
której ludzie czują się, tak jak już powiedziałem dzisiaj kilkakrotnie, podmiotowo traktowani. Jeżeli to się uda, jeżeli zacznie się choćby ten proces w tym znaczeniu, że się rozpocznie, bo pewnie będzie trwał wiele lat, to ja będę szczęśliwy i uznam, że jako prezydent Rzeczypospolitej zrealizowałem swoją misję. Tą, która została mi powierzona przez obywateli, przez wyborców. I kiedy, proszę Państwa, mówimy o wspólnocie, z całą pewnością jesteśmy wspólnotą narodu. I tu godność ma znaczenie podstawowe. My musimy czuć się godnie, niech nikt nas nie wciska w kompleksy. Jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy mają swoje prawa, także te zwykłe. I te prawa muszą być przestrzegane przez wszystkich, także przez władzę. To jest prawdziwa wolność, że mogę się wypowiedzieć. To jest prawdziwa wolność, że nie muszę bać się wyrazić swojego zdania. To jest prawdziwa wolność, żeby nie manipulowano faktami w mediach. To jest prawdziwa wolność, żeby były media, które prezentują różne poglądy. To jest prawdziwa wolność, żeby dobrze funkcjonował wymiar sprawiedliwości, żeby w związku z tym dobrze funkcjonowało państwo. To jest prawdziwa wolność, żeby w kraju był pluralizm i w różnych jego instytucjach, które mają dla państwa ogromne znaczenie. Proszę Państwa, ten proces pluralizowania Polski jest właśnie realizowany. Ostatnio dużo się krzyczy o naruszeniach demokracji. Proszę Państwa, demokracja w Polsce była naruszana, a nie tak dawno chciano ją podeptać. Chciano podeptać zasady, które obowiązywały od wielu lat, jeśli o pluralizm chodzi właśnie. Nie może być na to zgody. Choć oczywiście być może dla wielu ludzi decyzje są kontrowersyjne, ale muszą być podejmowane. Bo żeby można było zrealizować cel, a celem jest budowa silnego państwa, sprawiedliwego, uczciwego, celem jest podniesienie poziomu życia. Celem w związku z tym jest także i wyrównanie szans. To trzeba mieć ku temu nie tylko środki, ale i warunki, i możliwości. I dzisiaj te warunki są tworzone. I wierzę w to głęboko, że już niedługo w takim razie zacznie się prawdziwa realizacja celu. Jeszcze raz dziękuję za tą wspaniałą nagrodę. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Jestem ogromnie zaszczycony i wdzięczny za ten honor, który mnie spotkał. Ale tak jak powiedziałem, to jest nagroda, której laureatami są ludzie wolności. Czyli wszyscy ci, którzy czują się wolni. Czyli w moim przekonaniu zdecydowana absolutnie większość Polaków. Dziękuję serdecznie. Gracias.